Trenerze, na pewno nie tak sobie wyobrażaliście inaugurację sezonu. Jaki był wasz plan na to spotkanie? Plan wydaje mi się, że był dosyć sprawny dla nas. Niestety nie zdążyliśmy tego planu przepracować w taki sposób, żeby grać go perfekcyjnie. Myślę, że chyba trochę za dużo rzeczy chciałem wprowadzić w ostatnim tygodniu, żeby pomogło nam to w wygraniu z rekordem. Przede wszystkim nie funkcjonowała długa piłka, gdzie chcieliśmy trochę poprzerzucać rekord. Rekord bardzo dobrze to zamykał, ponieważ presował nas bramkarza, więc bardzo trudno nam było zagranie tej długiej piłki. Niestety wydaje mi się, że trochę niepotrzebnie na początku spanikowaliśmy. My też w okresie przygotowawczym przeszliśmy na inny system gry w defensywie i niestety jeszcze pokutują takie momenty, w których chcemy grać tym starym systemem, a ten nowy byłby skuteczniejszy. Ale no, wiedzieliśmy o tym, że nie będziemy gotowi w 100% na początek sezonu. To było pewne. No i mimo wszystko motorycznie rekord wyszedł na 12 naprawdę dobrych zawodników, dobrych przygotowanych motorycznie. My mimo wszystko przez jakieś kontuzje, przez jakieś problemy zdrowotne, no trójkę zawodników nie była w pełni zdrowa. Może była zdrowa, ale nie była w pełni przygotowana motorycznie i tam zawsze gdzieś nam to potem brakowało. Patrząc po tej pierwszej kolejce, po okresie przygotowawczym, na jakim etapie jest teraz drużyna? No, drużyna jest na etapie budowania, chociaż nie ma się co jakby z tego tłumaczyć. No, przygotowaliśmy drużynę zupełnie inną, drużynę wydaje mi się ciekawą, interesującą. Niestety przed samym rozpoczęciem rozgrywek trochę rzeczy nam się posypało. Marcin, który wyglądał bardzo dobrze, pojechał na kadrę i bardzo dobrze, natomiast no tak Kuba Maślak niestety nie mógł dzisiaj zagrać z kwestii proceduralnych, tak. No parę rzeczy nam się posypało, ale nie chcę się tym tłumaczyć, bo mieliśmy być gotowi. No i trochę szkoda, że ten sezon tak wcześnie się zaczął. Myślę, że te dwa tygodnie byłyby dla nas korzystniejsze. Natomiast trzeba szczerze powiedzieć, że każdy z nowych zawodników naprawdę się pokazał dzisiaj z dobrej strony. No ale też trzeba szczerze przyznać, że rekord dzisiaj grał naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że grali na pewno lepiej niż w okresie przygotowawczym. Grali dużo szybciej. Zobaczymy, jestem mega ciekawy teraz po Super Pucharze, bo z obydwoma drużynami graliśmy i jestem ciekawy tego. Panie trenerze, wymarzony start sezonu, wysokie zwycięstwo i czyste konto. No, na pewno dobra mecz, no, specjalnie pierwsza połowa. Gramy bardzo fajnie, nie mamy ten złe podanie. I musimy oglądać, jak pierwsza połowa, druga połowa, Katowice na pierwsza nie ma okazji. Na druga oni mają 6 kontratak i to jest sygnał, jak kiedy gramy, jak drużyna, jesteśmy zadowoleni na parkietu, oglądamy super. A druga połowa, ja był temat, jak, bueno, był kilka sytuacji niefajne i to jest dlaczego Katowice ma kontratak. I to musimy rozumieć, jak que ten meczes, o jesteśmy jak drużyna i pracujemy razem, o ten druga połowa, ok, wygramy ten 3-0, no, był 3-0 druga połowa, ale może być, że debacie kontratach, Katowice strzelać ten bramki i ten mecz zmiany, no, i to doświadczenie dla nas, no. Na jakim etapie jest drużyna? Czy są jeszcze jakieś elementy, na które szczególnie musicie zwrócić uwagę? No, jesteśmy, pierwsza kolejka, jesteśmy 6 tygodni teraz pracujemy razem, no. Na pewno to nie jest najlepszy rekord, to będzie na sezon, ale jesteśmy wysoki poziom. Na pewno, nie moja opinia, jesteśmy 9-10, no. Potrzebujemy jeden punkt, to będzie 10, ale generalnie jesteśmy dobra poziom. Krzysztof, na pewno nie tak do końca wyobrażaliście sobie ten początek sezonu. No na pewno nie tak. Spodziewaliśmy się trudnego rywala, bo rekord jest trudnym rywalem, trzeba to otwarcie powiedzieć. Chcieliśmy powalczyć. Ciężko powiedzieć po takim meczu cokolwiek. Rekord pokazał kawał dobrego futsalu. No a my nic, no głowy do góry i w niedzielę jedziemy na Chojnicę. No, tam będziemy walczyć o następne punkty. W twojej ocenie co najbardziej dzisiaj zawiodło? Na pewno w pierwszej połowie brak strzałów.
bo jak już nie ma strzałów, no to nie ma bramek. Udaliśmy praktycznie jeden strzał w pierwszej połowie. No to wydaje mi się, że to no i brak akcji ofensywnych, tak. Rekord dobrze nas presował, nie mieliśmy wyjść praktycznie ze swojej połowy i to, bo mi się wydaje, w pierwszej połowie klucz do tej porażki. No, a druga połowa, no to już wiadomo, rozluźnienie ze strony rekordu. No i szkoda, no Bartek zamknął nam bramkę w drugiej połowie, sytuacje były. Chwała mu za to, no ale musimy też strzelać jakieś bramki. No, aczkolwiek trzeba przyznać, że w tej drugiej połowie wyglądaliście na zespół, który przede wszystkim grał zdecydowanie odważniej. Na pewno graliśmy odważniej, ale też mi się wydaje, tak jak trener powiedział tutaj, że rekord już był rozluźniony. Za szybko straciliśmy te dwie bramki w ciągu chyba minuty. No i wtedy u nich weszło rozluźnienie, dlatego też nam się lepiej grało. Paweł, wysokie zwycięstwo na hali, na której wam się łatwo nie gra, na inaugurację sezonu. Kilka słów o meczu? Zdecydowanie nam się w Katowicach nie gra jakoś dobrze zawsze i tu wywalczone 3 punkty to są cenne 3 punkty. Pomimo wyniku 0-7 to nie był łatwy mecz. Wiadomo, zawsze mecz inauguracyjny to jest taka lekka niewiadoma, a drużyna z Katowic to dla mnie jest Beniaminek tylko, tak bym powiedział, z nazwy, bo teraz mam sobie tak naprawdę wielu zawodników doświadczonych, którzy już grali wiele sezonów w futsal ekstraklasie, więc tak naprawdę bardzo cenię te 3 punkty, bo tak jak wspomniane, nam się zawsze tu łatwo nie grało. Podchodzicie do tego sezonu jakoś inaczej, żeby z większą chęcią zaangażować się na Piaście Gliwice, czy jednak na spokojnie dalej swoje? Nie patrzę jakoś tak i myślę, że my również, cała drużyna, na to, że musimy się coś zrewanżować. No, przegraliśmy jakby ten ostatni mecz, który zadecydował, aczkolwiek w tym sezonie mamy na pewno wiele szans, żeby z Piastem zagrać. Będą to fajne, ciekawe mecze i do tego przygotowujemy się już w środę, mecz o Super Puchar. Ale liga będzie długa, bo gramy sezon zasadniczy, play-offy, więc tych spotkań będzie na pewno dużo, więc na spokojnie myślimy, co będzie dalej.